Skikros jest niebezpieczną dyscypliną. Narciarz musi być tak naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Musi być to zarazem alpejczyk połączony z narciarstwem freestyle'owym. Jest to tak naprawdę taka dosyć szybka, dynamiczna konkurencja. Prędkość jest między 100 a 120 km na godzinę. Jak każdy dziecko zakochanego, jeżdżę na latach od małego. Pierwszy był w kadrze narciarstwa alpejskiego i stwierdziłem, że po prostu jest to dość nudne i zmieniam na skikros, który właśnie wszedł do programu Igrzysk Olimpijskich. Karolina jest jedyną zawodniczką uprawiającą skikros w Polsce. Największym osiągnięciem jest cykl startów Pucharu Świata i w jednej z edycji stanęła na podium w tamtym roku w Warozie. Oraz 16 marca był najgorszym wypadkiem w moim życiu. Dojeżdżam do startu, później wejście na start, wejście do bramki startowej i w tym momencie mi się urywa pamięć i kompletnie nie pamiętam nic. Następne co pamiętam to jest moja rodzina, która mi tłumaczy co się stało i to jest wszystko. Wyglądał ten wypadek tak naprawdę groźnie. Była duża prędkość, Karolina straciła kontrolę nad tymi nartami. Prawą nartą zahaczyła o tyczkę, obróciła ją w powietrzu dosyć dużym impetem, uderzyła centralnie głową w przeciwstok rollera. Dotarliśmy do szpitala, dostaliśmy tam informację, że Karolina ma uszkodzony bardzo mocno pień mózgu. No i musimy się spodziewać tego, że Karolina już nigdy w życiu nie będzie mogła mówić, chodzić, oddychać. Tak naprawdę jest potrzebna nam klinika na już, która się zajmie Karoliną, w której ona będzie mogła żyć tak naprawdę pod tym respiratorem do końca życia. Na szczęście po kilku dniach okazało się, że się obudziła, no ale jej stan neurologiczny był bardzo poważny, ponieważ miała niedowład prawostronny, prawej ręki, prawej nogi. Praktycznie można powiedzieć, nie widziała na prawe oko, miała podniętą powiekę, poszerzoną źrenicę. No, lekarze tam w Granadzie nie dawali jej szans na to, żeby ona wróciła do sportu, a nawet chyba na to, żeby wróciła do pełnej sprawności jako zwykły obywatel. Po wodzie z piączki powiedziałam rzeczywiście mężowi, że go kocham, ale to pamiętam. Ale to, co mi odpowiedział, wiem, że na pewno się uśmiechnął. Uśmiechnij się. Zrób dzióbek. Na drugi dzień też wyszeptała i spytała się, czy zdążymy do igrzysk. To, że miałam taką motywację, te staniecie na narty, to dopiero jakby było takim procesem, gdzie musiałam mieć jakiś cel. Naprawdę nie miałam sensu życia. Przełomowym momentem to było jakieś 20 dni od wybudzenia. Było to, jak Karolina zaczęła stawać przy naszej pomocy i zaczęła robić pierwsze kroki przy pomocy rehabilitantów. Jej pełny powrót do formy po takim wypadku jest tak naprawdę efektem bardzo ciężkiej pracy, jaką wykonała. Po tak ciężkim razie część pacjentów w ogóle nigdy nie budzi się, a pozostała część, większość właściwie, jeżeli wraca do normalnego życia, no to w ograniczony sposób. Natomiast Karolina wróciła do pełnego życia tak naprawdę, jako sportowiec. 7 miesięcy temu leżała w szpitalu w śpiący i nikt nie dawał żadnych szans. W przeciągu 7 miesięcy jesteśmy na nartach, jesteśmy na torze, bierze udział w regularnych treningach i w najbliższej przyszłości w igrzyskach. Nikt nie wierzył w to. Tak, ja wiem, że to jest cud. Wiem, że miałam straszne szczęście, dostałam drugą szansę. Nie chcę przejść po prostu na igrzyska, żeby tylko zjechać tę trasę, tylko właśnie powalczyć o jakieś najlepsze miejsce. A czy będziemy tam na tych igrzyskach, czy na przyszłych igrzyskach w Pekinie, to zobaczymy.